Przykupki nie przegrywają tylko turyści, a przegrywa cała Polska. Przedstawię wam cały schemat działania tych przestępców i opowiem jak w świetle prawa stali się oni bezkarni. Ten eksperyment procesowy był po prostu farsą, która była odgórnie przygotowana, tak aby to Andrzej L. miał przewagę. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy film będzie takim małym urozmaiceniem i delikatną odskocznią, ponieważ tym podcastem chciałbym wnieść coś dobrego i ostrzec Was przed popularnym oszustwem. Można więc powiedzieć, że ten materiał będzie takim vlogiem edukacyjnym. Tak naprawdę wpadłem na pomysł tego odcinka czytając Wasze komentarze, więc bardzo wam dziękuję za wszelkie sugestie. Naprawdę jesteście najlepsi. Temat, o którym dziś opowiem, przedstawiłem już powierzchownie w odcinku o zaginięciu Iwony Wieczorek. Jednak pisaliście, że powinienem zrobić osobny materiał poświęcony tej sprawie, właśnie po to, aby ostrzec większą ilość ludzi, więc tak też czynię, bo to naprawdę jest tak. Taki świetny i słuszny pomysł. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, pamiętajcie o tym, że jeżeli film Wam się spodoba, to będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. A jeżeli macie ochotę wesprzeć mój rozwój finansowo, to w opisie do tego filmiku znajdziecie link do mojej zrzutki lub do mojego patronajta. Wasze wsparcie ma olbrzymie znaczenie, ponieważ robiąc materiały o tematyce kryminalnej, jestem traktowany często jako kontrowersyjny twórca i tym samym mierzę się z olbrzymimi problemami, takimi jak na przykład ograniczenie zarobków z reklam na YouTubie. Ale obiecuję wam, że mnie to nie złamie i niezależnie od tych zarobków będę dla was te filmy robił nadal, bo po prostu to robić lubię. Dobra, czas przejść do odcinka. Dzień. Dzień. Dobrze, przedłużę, podaję. Razem macie, teraz na trzeba. Nie płacę po 10, tylko płacę po 8. 4 i 4. 4 tu i 4, tu, tak. Chwileczkę. Zatrzymaj no pani Razem, razem, 8 pani dostaje, chwileczkę. Może chcecie na to? Nie, nie. A może chcecie się wycofać? Nie. nie. A to jeszcze no, ostatnie pytanie, ]ajc. proszę państwa. Wam po wobec 4. momencik, I po 200 zł dołożę, żeby nie, się nie podać nie. nie. się no to boi. jak nie to do góry. Podnosimy. Nie ma. Duma, A, ale ma ja, ja, bój, nie. ma! nie ma! Nie ma. Ja się nie. Ja się chciałem wycofać. Ale nie. No tak, za, ale za darmo miało być pięć tak, tysięcy. za darmo miało być 5000 panie lewicza nie to. 4. Pan musiał potwierdzić wygrano. Na pewno większość z Was słyszała o grze w trzy kubki. Oryginalne zasady tej gry są dziecinnie proste. Stawiamy jakieś trzy zwykłe kubeczki i pod jeden z nich chowamy piłeczkę. Następnie mieszamy tymi kubeczkami i osoba biorąca udział w grze ma za zadanie zgadnąć, pod którym kubeczkiem ukryta jest piłka. Ze względu na prostotę tej gry, ciężko stwierdzić kiedy ona została wynaleziona i jaka jest jej historia, jednak według historyków postacie grające w trzy kubki można było zauważyć już na egipskich malowidłach, które zostały stworzone jeszcze przed naszą Erą. Na przestrzeni lat ta gra ewoluowała i przerodziła się w sztuczkę wykorzystywaną przez iluzjonistów. Stało się to dzięki temu, że przy odpowiedniej zręczności, przy odpowiednim wyćwiczeniu, Magik mógł oszukać swojego widza w pełni kontrolując to, pod którym kubeczkiem jest piłeczka. Dzięki temu widz za każdym razem się mylił, ponieważ cała gra przebiegała pod kontrolą iluzjonisty. Prawdopodobnie po raz pierwszy trzy kubki jako sztuczka magiczna zostały opisane w książce pochodzącej z 1584 roku. W tamtych latach taki trik robił ogromne wrażenie na ludziach. Iluzja jeszcze nie była tak rozwiniętą dziedziną jak teraz, więc to właśnie w Prostocie tkwił cały klucz do oczarowania widowni. Niestety jak to w życiu często bywa, kiedy gra w trzy kubki już jako sztuczka magiczna zaczęła zyskiwać popularność, to pojawiły się osoby, które uznały, że to jest super pomysł na to, by się wzbogacić. No bo skoro można sterować jakąś grą, skoro można decydować, czy ktoś wygra, czy przegra, to wystarczy tylko znaleźć kogoś, kto będzie chciał zagrać za pieniądze. No i tyle. Jest to czysty zysk. Kompletnie niemoralny sposób. Taki pan mnie podpuszczał, że tutaj jest ta piłka i był straszny zamęt. Tak? Ja powiedzieli, że zgadłam tą piłkę, ale nie miałam przy sobie pieniędzy. Powiedzieli tak, jeżeli wypłaci pani 1000 złotych, to pani już ma tą wygrane, wygraną gwarantowaną, to po prostu damy pani dwa tysiące. Ja przyszłam, a oni powiedzieli, że musi pani dać mi 500 złotych teraz. No i niestety. Starsze osoby, które znają temat trzech kubków, prawdopodobnie bez chwili zawahania powiedzą, że organizatorzy tej gry na ulicach to bęklarze lub powiedzą, że gra w trzy kubki to inaczej gra w bękle. Zanim wyjaśnię historię tych słów, powiem tylko, że gra w trzy kubki przerodziła się także w grę w trzy karty, lub nawet trzy cukierki. Jednak pomimo tego, że przybiera ona różne formy, to zasady są zawsze zbliżone. Trzeba zgadnąć, pod którym kubkiem jest piłeczka, lub trzeba zgadnąć, którą odwróconą kartą jest na przykład as, lub trzeba zgadnąć, ile cukierków jest pod jakimś kartonikiem. Myślę, że wszyscy wiecie doskonale o co chodzi. Wróćmy jednak do tematu tych dziwnych słów, które przed chwilą wypowiedziałem. I jak proszę pana, ten taki masz, dobre. Dzieci? Czekaj, panie. Potrzebuje Ciężko. Ile? Od góry od ponad 130 lat na Warszawskiej Pradze istnieje bazar różyckiego. Na przestrzeni lat jego zastosowanie się zmieniało, jednak wiadomo, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ przetrwał on pierwszą wojnę światową, przetrwał drugą wojnę światową, a także późniejszą komunę. Więc chyba nawet młodsza widownia ma świadomość, jak zmienne to były czasy. Przed 1940 rokiem głównie handlowali tam Żydzi. Mniej więcej 300 żydowskich rodzin utrzymywało się właśnie z handlu na bazarze różyckiego. Niestety, część z tych Żydów straciła życie podczas II wojny światowej, a ci, którzy przeżyli, to wyjechali, więc po zakończeniu wojny było to już zupełnie inne miejsce. W latach 60. nawet chciano zlikwidować, ten bazar, jednak Warszawiacy skutecznie się temu sprzeciwili. No, niektórzy pewnie teraz się zastanawiają, co do tematu trzech kubeczków ma bazar Różyckiego. Okazuje się, że bardzo dużo, ponieważ prawdopodobnie to właśnie w tym miejscu został zapoczątkowany w Polsce na taką większą skalę proceder tego oszustwa. W latach 80. ten bazar stał się miejscem, które zostało opanowane przez różne zorganizowane grupy przestępcze. Gangsterzy załatwiali tam nielegalne interesy między sobą, ale oprócz tego handlowali tytoniem czy alkoholem, który pochodził z tzw. kontrabandy, czyli mówiąc potocznie z przemytu. Przestępcy sprzedawali tam także substancje nielegalne, ale również handlowali kradzionymi przedmiotami. Jednak zachłanność ludzka czasami nie zna granic, więc przestępcy ciągle szukali nowych pomysłów, by wyciągnąć od ludzi jak najwięcej gotówki. Tak też właśnie wpadli na pomysł, by swoją przestępczą działalność rozszerzyć właśnie o grę w trzy. Kubki. Zdecydowanie była to dla nich żyła złota, ponieważ ludzi chętnych na przegranie swoich ciężko zarobionych pieniędzy nie brakowało. Aczkolwiek nadal wam w sumie nie wytłumaczyłem, dlaczego na organizatorów tego oszukańczego przedsięwzięcia mówi się bęklarze. Odpowiedź jest bardzo prosta. Organizatorzy gry w trzy kubki jako podstawki, a raczej jako takiego stolika, używali kubów. Które stawiano do góry dnem i na nich po prostu grano. Kiedy nadciągała milicja, wystarczyło kopnąć w takie wiaderko, i dowodów na organizację gry nie było. Na warszawskiej Pradze, gdzie mieści się bazar Różyckiego, ludzie mieli swój podwórkowy slang i na kubeł potocznie mówili bękel, więc jeżeli później tego kubła, czyli bękla, zaczęto używać do gry w trzy kubki czy trzy karty, to w slangu taka gra stała się po prostu grą w bękla, a jej organizator był bęklarzem. Żeby przybliżyć wam skalę pieniędzy, które ludzie tracili na bazarze Różyckiego, przeczytam wam wypowiedź pani Barbary, która handluje tam od kilkudziesięciu lat. W wywiadzie dla warszawa-nasze-miasto.pl ta kobieta wypowiedziała następujące słowa: Znam przypadki, że ludzie tracili tu fortunę. Kiedyś narzeczeni przyjechali tu, żeby zrobić zakupy do ślubu i przegrali swoje wszystkie pieniądze. Nawet kiedy milicja konfiskowała nielegalny towar i przerywała gry, to za dwie godziny znów kwitł handel, grała muzyka, życie bazarowe błyskawicznie się wznawiało. Jednak bazar różyckiego był kolebką gry w trzy kubki, aczkolwiek kiedy zauważono, że jest to żyła złota, to ta gra zaczęła się bardzo szybko rozprzestrzeniać na resztę kraju. Reporterzy Dziennika byli dziś na giełdach samochodowych. Relacje z Warszawy i Wrocławia. Na wrocławskich niskich łąkach ruch dziś ogromny, bowiem w odróżnieniu od kilku ostatnich dni nad Wrocławiem zaświeciło słońce. Za nowego dużego Fiata żądano dziś milion czterysta tysięcy, za i za tego z 1971 roku zaledwie sto sześćdziesiąt. Nowego Malucha ceniono na osiemset tysięcy, za i za najtańszy z 75 roku żądano 250. Benklarze pojawiali się zawsze tam gdzie byli ludzie posiadający przy sobie duże pieniądze, a takim miejscem w latach 90. a także początkiem lat 2000-były giełdy samochodowe. Ludzie udawali się na nie, aby kupić auto, tym samym mieli przy sobie sporo gotówki, którą często zamiast na samochód przeznaczali na grę w trzy kubeczki. Zdarzało się, że dochodziło na tych giełdach do olbrzymich wybuchów płaczu, ponieważ ktoś zaoszczędził pieniądze na auto, miał je już kupować. Ale dał się wciągnąć w grę i tym samym stracił wszystkie oszczędności. No, ale okej, okay, mogłoby się wydawać, że ten proceder długo nie potrwa, bo przecież coraz więcej ludzi będzie wiedziało, że to jest oszustwo i nie będą już grać w te trzy kubki. A poza tym, to służby już na pewno sobie z takim czymś lepiej radzą. No, to tyle teorii, bo w praktyce sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kto przejeżdża samochodem, każdy ma zatarg, każdy ma jakieś tam gesty pokazane albo, albo słowne utaczki, albo, albo czasami jest jak mają dobrych upor, pewnie jak wygrają to wtedy się odsuwają, a jak, albo jak jest dużo pieniędzy w grze, to wtedy po prostu pokazują ręką stop i my mamy czekać po prostu na to, że aż oni skończą grę. No więc jeżeli komuś nerwy puszczą i komu się spieszy, chce przejechać, no więc krzyknie na nich, no ale to już, już jest później zapamiętane na przyszłość. No więc oni w jakiś sposób, jeżeli jest luźniejsze, to oni sobie później taką osobę wypożyczają. No więc dochodzi do awantur yy, takich. No więc my jako jednostka nie jesteśmy w stanie walczyć z nimi, tylko po prostu tymi powinny się tym za powinny się zająć służby. Pomimo upływu lat i tego, że wiele osób ma świadomość, iż gra w trzy kubki jest zwykłym oszustwem, to wciąż nie brakuje chętnych, by w nią grać. Ludzie, którzy żyją z oszukiwania w ten sposób, pojawiają się w największych miejscach turystycznych na terenie całej Polski. Jednak najpopularniejszymi miejscowościami, gdzie możemy spotkać bęklarzy, jest w sezonie zimowym Zakopane, a w sezonie letnim są to Międzyzdroje. Pomimo coraz większej świadomości turystów wciąż ci przestępcy zarabiają olbrzymie sumy tak naprawdę na ludzkiej naiwności. Spowodowane jest to tym, że każdego roku w kurortach pojawiają się nowi turyści, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, i ci turyści wcześniej nie mieli styczności z grą w trzy kubeczki i nie mają jeszcze pojęcia, że ich szanse na wygraną sięgają zera. Pamiętajmy jednak, że nie możemy obwiniać ludzi za ich niewiedzę, bo żyjemy w kraju, w którym funkcjonują służby których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli i takie sytuacje, gdzie ktoś jawnie oszukuje ludzi, nie powinny mieć miejsca. Jeżeli istnieją grupy, które od kilkudziesięciu lat oszukują turystów w biały dzień na ulicach różnych miast, to oznacza to, że kuleje cały system państwa – o tym, jak zawodzi policja jak zawodzi sądownictwo, opowiem na przykładzie, chyba najpopularniejszej grupy, która od wielu lat żyje z oszukiwania metodą gry w trzy kubki. Przedstawię wam cały schemat działania tych przestępców i opowiem, jak w świetle prawa stali się oni bezkarni. Proszę, tu ma pani komisarza, tu no, to na to lewo, to proszę. Raz, dwa, Ale trzy. Idzie tutaj Artykuł dobra. 128 kodeksu wyproteklenia: kto organizuje i bierze udział Gra w grach Liderem tej małej grupy przestępczej jest niejaki Andrzej L. pseudonim Lisu. Człowiek ten to perfekcjonista, jeżeli chodzi o grę w trzy kubki, potrafi on tak zwinnie wykonywać ten oszukańczy trik, że nawet nie ma możliwości, by ktokolwiek zauważył jak manipuluje on kubeczkami. A raczej piłeczką, która pod tymi kubkami się znajduje. Grupę, którą stworzył Andrzej L., możecie spotkać głównie w Międzyzdrojach, jednak z informacji, które posiadam, poza sezonem wakacyjnym zaczęli się oni pojawiać także w innych miejscach Polski. Oprócz Andrzeja L, w organizacji gry bierze udział jego żona Natalia L. Która zajmuje się robieniem tak zwanego sztucznego tumu. Jej zadaniem jest zachęcanie ludzi do gry. Ona udaje, że wygrywa, głośno krzyczy, cieszy się, no, działa to tak, że jak jakiś turysta przychodzi obok i spojrzy na nią, to jest spora szansa, że uwierzy w te jej wygrane. Jednak Natalia L nie jest jedyną naganiaczką, ponieważ oprócz niej taką samą funkcję pełni Przemek L który jest synem właśnie Andrzeja i Natalii. Ten chłopak ma 20 parę lat, więc można powiedzieć, że dobrowolnie papla się w takim samym szambie jak jego rodzice. Jednak dużo gorszy jest fakt, że Andrzej i Natalia mają także drugiego młodszego syna, Szymona. Który jest jeszcze dzieciakiem i często towarzyszy im podczas dokonywania tego procederu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jest to cała patologiczna rodzinka, która żyje z ludzkiej krzywdy. Jednak, oprócz wymienionych przeze mnie osób, które łączy nazwisko na literę L, jest jeszcze kilka innych osób, które z nimi także współpracują. Tymi osobami jest m.in. pani Katarzyna, Pan Teodor, który był poszukiwany jako potencjalny świadek w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, no i jest jeszcze jeden naganiacz, którego danych niestety nie zdołałem ustalić, więc nie mogę powiedzieć jak ma na imię. Ci ludzie przeze mnie wymienieni to również naganiacze, jednak ich rolą oprócz zachęcania ludzi do gry jest także wyciśnięcie ze swoich ofiar jak największej ilości pieniędzy. Ta patologia używa różnych technik manipulacyjnych, dzięki czemu w momencie, w którym dana osoba przegrywa, np. 100, 200 czy 300 zł, to w większości przypadków potrafią oni taką osobę nakłonić do tego, by poszła do bankomatu i wypłaciła jeszcze więcej pieniędzy. Ja wiem, że dla Was to może być jakaś abstrakcja, jednak uwierzcie mi, że spędziłem trochę czasu obserwując ich działania w międzyzdrojach. I naprawdę, oni do takiej perfekcji opanowali ten cały schemat uszustwa, że potrafią sobie owinąć ofiarę dookoła palca. Przebywając trochę czasu w Międzyzdrojach i obserwując działania tej grupy, wielokrotnie widziałem jak ludzie tracili olbrzymie pieniądze, a nawet zdarzyło się, że jakaś para turystów z Niemiec przegrała złotą biżuterię. Jeżeli chodzi o taką, powiedzmy to, siłową zemstę ludzi, którzy dali się wciągnąć w trzy kubki i stracili pieniądze, to pod tym względem Andrzej L. czuje się bezpiecznie, ponieważ oprócz naganiaczy na grę, ma on także swoich ochroniarzy. Mówiłem już o tym w filmie o Iwonie Wieczorek, ale powiem także tutaj. Ci ochroniarze to nie są profesjonalni panowie z firm ochroniarskich, a są to po prostu napakowane, karki z mózgiem o wielkości orzeszka, którzy czują się spełnieni życiowo, gdy mogą komuś słabszemu strzelić w zęby. To nie rozumiem. Cześć kochani. Jak tam? Ale, ale miło rozmawiacie do ludzi. Ciekawe. Teraz mnie uderzyłeś, tak? Proszę pana, dlaczego pan za nami chodzi? Dlatego niech pan to teraz wyłączy. Dlaczego pan za Nie, nami chodzi? Niech pan to wyłączy. Dlaczego teraz? pan za nami chodzi? Bo za chwilę będziemy na rozmawiać. A, jak, właśnie. jak? No właśnie, niech pan to wyłączy. Internet jest pełen dowodów na ich agresję. Oprócz przeróżnych filmików na YouTubie możemy natrafić na artykuły, w których zostały opisane pobicia, jakich się dopuszczają ci mężczyźni. Chociażby przeczytam wam teraz słowa turysty, który w wywiadzie dla. Tygodnika podhalańskiego powiedział następujące słowa: Zostałem pobity przez tych napastników. Szedłem na górze gubałówki i nagrywałem tatry i okolice. Nagle jeden z mężczyzn podszedł do mnie i mnie zaatakował. Ja przecież nie nagrywałem tych gości, tylko widoki, na pamiątkę. Jestem w szoku, mam 37 lat i nikt nigdy mnie nie uderzył. Nikt na mnie ręki nie podniósł. Przyjechałem do Zakopanego wypocząć i zostałem tak zaatakowany. Powinniście coś zrobić z tymi oszustami. Wierzyć się nie chcę, że może coś takiego się dziać w turystycznym mieście. Jeżeli zastanawiacie się, co na to wszystko policja, to przyjechali oni na miejsce zdarzenia, ale z racji, że ci ludzie od tych trzech kubków już sobie poszli, to stwierdzili, że nic więcej nie mogą zrobić i polecili jedynie temu mężczyźnie, by poszedł na obdukcję. Ja sam byłem świadkiem, jak taki szczupły chłopak, może 18-letni, może 19-letni, przegrał parę stówek i w wyniku złości chciał uderzyć Andrzeja L. Jednak zanim zdążył się do niego zbliżyć, od tyłu zaatakował go ochroniarz, który był po prostu taką chodzącą kupą mięśni. Ścisnął on za twarz tego chłopaka z taką siłą, że momentalnie zalał się on krwią. Prawdopodobnie myślę, że doszło tam nawet do jakiegoś pęknięcia bądź złamania nosa, ponieważ jakiś czas później widziałem tego chłopaka, jak szedł ulicą z założonym opatrunkiem na nosie. Myślę, że to dobry moment, by przejść do omówienia szczegółów totalnej bezkarności oszustów od gry w trzy kubki. To, co Wam teraz opowiem, jest przerażające, ponieważ udowadnia, że w tym kraju można być bezkarnie Oszustem bez kręgosłupa moralnego. Fakt świadczący o tym, że gra w trzy kubki tak naprawdę nie jest grom, a raczej zwykłym oszustwem, nie jest jakąś wiedzą supertajemną, ponieważ można to stwierdzić na podstawie chociażby różnych książek na temat tzw. sztuczek magicznych, czy można to stwierdzić na podstawie chociażby wypowiedzi doświadczonych iluzjonistów. Jeżeli więc mamy do czynienia z formą oszustwa, to w świetle prawa osoby biorące udział w tym procederze powinny być oskarżone z artykułu 286 Kodeksu Karnego, którego paragraf pierwszy brzmi następująco: Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, Albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sobie na spokojnie przeanalizujecie to, co właśnie przeczytałem, to chyba wszyscy dojdziecie do wniosku, że gra w 3 kubki idealnie wyczerpuje ten paragraf, ponieważ organizator gry w trzy kubki wprowadza w błąd. Doprowadzając turystów do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem, daje on zudną nadzieję, że mają szansę na zgadnięcie, pod którym kubeczkiem jest ukryta piłeczka, a tak naprawdę on nie daje tej możliwości, ponieważ podkłada ją dopiero w momencie, gdy dana osoba już ten kubek podnosi. Mało tego, wprowadzają w błąd także naganiacze którzy udają, że wygrywają, a tak naprawdę są podstawieni. Pomimo tego, że sprawa wydaje się zerojedynkowa, to dla naszych ukochanych służb, ona zerojedynkowa wcale nie jest, ponieważ policja nie kwalifikuje tego jako oszustwo, a zalicza to pod artykuł 128 kodeksu wykroczeń, który brzmi następująco. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Podsumowując, dla większego zrozumienia, w całej Polsce pojawiają się oszuści, którzy oszukują turystów. Nie ponoszą oni jednak żadnych konsekwencji z tytułu oszustwa, ponieważ sposób w jaki oszukują. Jest zaliczany jako nielegalna gra hazardowa. Ok, to ja teraz sięgnę do dziennika ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i przeczytam, czym według oficjalnej ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku jest gra hazardowa. Posłuchajcie. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć internet. O wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. No, kurtyna, skoro gra hazardowa to gra, której wynik zależy od przypadku, to jak można pod to podciągnąć grę w trzy kubki, gdzie wynik nie zależy od przypadku, a zależy w pełni od organizatora? No, nie wiem, może mnie ktoś oświeci. A teraz posłuchajcie najlepszego. Policja nie traktuje gry w trzy kubki jako oszustwa, a traktuje jako nielegalną grę hazardową. Ale na kanale YouTubeowym Telewizja Kablowa Kołobrzeg jest taki mini reportaż na temat tych trzech kubków. Wypowiada się w nim pani Karolina Seman, czyli rzecznik prasowy Komendy Powiatowej w Kołobrzegu. Podczas jej wypowiedzi padają następujące twierdzenia. W grze, jeżeli przestrzegamy reguł narzuconych przez tych oszustów, pamiętajmy, że nie mamy szans na wygranie. Albo dostaliśmy takie sygnały, były zgłoszenia, że ci oszuści pojawili się, że szczególnie tutaj na promenadzie próbują podjąć takie działania, próbują oszukać kołobrzeskich turystów i mieszkańców. Rozumiecie to? Rzecznik prasowy policji wprost określa tych ludzi jako oszustów. Mówi głośno o tym, że nie ma szans na wygranie. Twierdzi, że ci ludzie próbują oszukać kołobrzewskich turystów. A mało tego, to na koniec jeszcze dodaje, że jako policja zostawiają plakaty ostrzegawcze w hotelach i w sanatoriach, gdzie są turyści, którzy zostają. Oszukani przez tych oszustów. No, nie wiem co tutaj więcej mam jeszcze dodać. Pamiętajmy także, że w tej zabawie nie ma wygranych. W grze, jeżeli przestrzegamy reguł narzuconych przez tych oszustów, nie mamy szans. Pamiętajmy, że nie mamy szans na wygranie. Trzy kubki kończą się przegraną osoby zaproszonej do tej gry bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora. Były zgłoszenia, że ci oszuści pojawili się, że szczególnie tutaj na promenadzie próbują podjąć takie działania, próbują oszukać koło wszystkich turystów i mieszkańców. Przed tym, by nie grać w organizowaną przez, przez oszustów grę w trzy kubki, zostawiamy przede wszystkim w senatoriach oraz w hotelach, gdzie, gdzie to często turyści zostają oszukani przez, przez tych oszustów. Jednak jeszcze bardziej rozbrajająca jest policja z Zakopanego. Kilka lat temu został wyemitowany odcinek programu Uwaga, który był poświęcony właśnie grze w trzy kubki. Reporterzy tam zrobili taką prowokację i jasno udowodnili, jak działa cały mechanizm, i poprosili o komentarz rzecznika zakopiańskiej policji, który stwierdził, że ta gra w trzy kubki ma charakter oszukańczy, ale jednocześnie podkreślił, że oni kwalifikują ten proceder jako wykroczenie. Zero logiki po prostu w tym. Kiedy reporter programu Uwaga zapytał, dlaczego policja nie stosuje prowokacji tak, jak zrobili to dziennikarze, to rzecznik prasowy policji, a Wam nawet powiem, jak on się nazywał, był to pan Roman Wieczorek. No, z taką olbrzymią ironią w głosie, zapytał: Prowokacje przy wykroczeniach? No, i na tym było koniec tematu. Tak naprawdę policja swoim podejściem wprost daje przyzwolenie na dalsze oszukiwanie turystów. To wygląda tak, jakby zamiast dbać o dobro normalnych obywateli, służby dbały o dobro oszustów, którzy tych obywateli okradają, a ponadto pamiętajcie również, że ci przestępcy oprócz tego, że oszukują ludzi. To jeszcze często dopuszczają się użycia siły, no, dopuszczają się pobić czy zastraszania. Tak naprawdę wystarczy policjant, który pójdzie tam po cywilu, wyciągnie telefon i będzie próbował nagrywać tych ludzi od tych trzech kubków, a wtedy taki policjant sam z dużym prawdopodobieństwem mógłby się przekonać, jak to jest dostać po twarzy od tych ludzi, którzy według nich tylko organizują nielegalną grę hazardową. Jeżeli jednak myślicie, że problem leży tylko i wyłącznie w policji, to was teraz troszeczkę zaskoczę, ponieważ jest to porażka całego systemu. No, nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale mówiąc wprost, ci oszuści są po prostu ponad prawem. W 2016 roku Andrzej L., pseudonim Lisu, został oskarżony o oszustwo. Stanął przed sądem i tym samym groził mu solidny wyrok. Jednakże sąd stwierdził, że powoła biegłego iluzjonistę i wyrok będzie uzależniony od opinii właśnie tego iluzjonisty. Niestety, powołany biegły nie potrafił udowodnić Andrzejowi L oszustwa, ponieważ ten pan o pseudonimie Lisu jest tak dobry w tym co robi, że nawet doświadczony iluzjonista nie był w stanie mu udowodnić, że manipuluje piłeczką. Mało tego, ten oszust w sądzie dostał nawet pochwałę, że jest tak dobrym magikiem, że się tylko marnuje na ulicy. Sąd na podstawie opinii biegłego iluzjonisty, pana Krzysztofa Markiewicza, uniewinnił Andrzeja L. Twierdząc, że teoretycznie w grze była możliwość wygranej, więc do oszustwa nie doszło. Jednak ta rozprawa była kompromitacją. No na przebiciach za chwilę zobaczycie zdjęcia z tej sprawy. Zwróćcie uwagę na to, że Andrzej L. przygotował w sądzie warunki, które pozwoliły mu oszukać biegłego w taki sam sposób, jak oszukuje on na co dzień turystów. Na biurku położył specjalnie przygotowaną matę która pozwoliła mu na maksymalną zwinność i kamuflowanie oszustwa. Ten eksperyment procesowy był po prostu farsą, która była odgórnie przygotowana tak, aby to Andrzej L miał przewagę. Sąd chciał udowodnić, że podkłada on piłeczkę już po tym, jak gracz podejmie decyzję, który kubeczek wybiera. Powołali biegłego, postawili kamerę, która rejestrowała ruchy Andrzeja L. Jednak pozwolili mu na to, by zagrał on z iluzjonistą na zwykłym, nieprzyświtującym blacie, a mało tego, dali mu przyzwolenie na to, by rozłożył odpowiednie podłoże. No to jest jakaś komedia po prostu. Żeby ten eksperyment nie był zakłamany, powinien on zostać wykonany na szklanym stoliku, bez żadnych podkładek maskujących. Pod tym stolikiem na przykład powinna być umieszczona kamera, rejestrująca od dołu to, w którym momencie pojawia się w kubku piłeczka, i na takiej podstawie powinien zapaść wyrok. Eksperyment, gdzie oskarżony ma wszystko przygotowane na swoich warunkach, jest warty totalnie nic. Z perspektywy czasu śmiało możemy powiedzieć, że w trzy kubki nie przegrywają tylko turyści, a przegrywa cała Polska. Jeżeli policja rozkłada ręce i twierdzi, że ten proceder jest tylko wykroczeniem, jeżeli sąd również jest tego samego zdania, to mamy tutaj sytuację, w której przestępcy przechytrzyli cały wymiar sprawiedliwości. Pytanie więc, czy my żyjemy w kraju prawa i sprawiedliwości, tak jak wskazuje na to nazwa partii rządzącej? Czy my może jednak żyjemy w kraju przestępczości i niesprawiedliwości, gdzie oszuści mogą na ulicach wyłudzać pieniądze od obywateli? Mnie polityka nie interesuje w żadnym stopniu i nigdy nie stanę po stronie żadnej partii i nigdy nie stanę przeciwko jakiejś partii, ponieważ polityka polaryzuje ludzi, a ja nienawidzę jak ludzie się dzielą, więc swoje poglądy zachowam dla siebie. Jednak jestem twórcą, który robi filmy o tematyce kryminalnej i właśnie przedstawiłem sprawę, w której wyczerpały się możliwości. Policja pokazuje swoją bezsilność w tej sprawie. Prokuratura również jest bezsilna, ponieważ przekazała sprawę do sądu, a sąd oszusta uniewinnił, więc prawdopodobnie ostatnią deską ratunku, która może sprawić, że z ulic znikną ci przestępcy, jest bezpośrednia interwencja ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry. Jeżeli ten człowiek nie zajmie się tą sprawą i mówiąc potocznie, nie wyrwie tego chwasta, to ci oszuści nadal będą mieć przyzwolenie na to, by na ulicach całej Polski oszukiwać ludzi. Myślę, że nieradzenie sobie z tym tematem jest totalną kompromitacją dla szeroko pojętego systemu, ponieważ doszło do sytuacji, w której przestępcy kontynuują swoją działalność można powiedzieć, że zgodnie z prawem. Ten film jest materiałem w dużym stopniu edukacyjnym, ponieważ ostrzega ludzi przed narażeniem się na utratę pieniędzy. Ponadto zwraca uwagę na bezsilność wymiaru sprawiedliwości. Więc wyjątkowo proszę Was o to, byście zostawiali łapki w górę, komentarze, a także udostępniali ten film na swoich social mediach. Niech on naprawdę idzie na szeroką skalę. Może jakimś cudem uda się dotrzeć tak daleko, żeby wreszcie coś się w tym temacie zmieniło. Pamiętajcie także, że jeżeli chcecie docenić moją pracę, to zostawcie subskrypcję na moim kanale. A ponadto przypominam, że możecie wesprzeć mój rozwój finansowo na zrzutce oraz patronajcie. Linki wyświetlą wam się teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie do tego filmu. Oraz w przypiętym komentarzu. Taki komentarz jest zawsze gdzieś tam u góry. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim, którzy już mnie wsparli, a w szczególności podziękowania dla pana Michała Kozery, który wpłacił na mojego patronajta rekordową kwotę. Minęło kilka dni, a wciąż mi ciężko uwierzyć, że ktoś przeznaczył takie środki finansowe na mój rozwój. Także bardzo dziękuję i obiecuję, że nie zawiodę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.